Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Jakiś czas temu pojawiła się pianka od osoby, która do mnie napisała maila. Wtedy wspominałem, że jegomość ma tak samo na nazwisko jak ja i tak samo na imię jak mój brat, myślałem, że jest wkrętka. Dostałem jeszcze od tej osoby dodatkowy produkt, o którym też tam wspomniałem. Zresztą propozycja filmu się pojawi. Powłoka Lachega do plastików, do tworzyw sztucznych. Także nie znam produktu. Nie znalazłem też go na internecie. Tak dużo nawet nie szukałem. Ogólnie niby sprowadzają te produkty. Nie wiem, czy producentem raczej chyba nie są. Niby Szwecja. I teraz tak, zapach. Mega przypomina mi Trima. No po prostu naprawdę. No, jakby kurczę ktoś mi dał, jakbym nie wiedział co to jest, to pierwsze co to bym stwierdził, że to jest Geon Trim. Z tym, że tutaj bardziej przebija się zapach Ipy. I teraz tak, kolejna rzecz. Tak jak widziałeś, położyłem produkt w mańku na listwę, na nadkole. Tam wcześniej leżał bodajże Fireball. Długo się nie utrzymał. W ogóle na tych listwach mało który produkt konkretnie siedzi. Tak naprawdę nawet Owatrol ma problemy z tym. Zresztą film z Owatrolem był, jak tam wkładłem i widziałem, że w niektórych miejscach niestety puścił. Także listwy są wymagające. Kolejna rzecz. Przyciemnienie. No poezja. Naprawdę bajka. Tak jak zauważyłeś, jedną stronę dotarłem i moim zdaniem niepotrzebnie. Zdecydowanie fajniej położyć, zostawić tak jak ja, wystawić auto do słoneczka. Fajnie produkt odparował i została zdecydowanie lepsza czerń i lepsze maskowanie. Tutaj bez dwóch zdań. Oczywiście to są początki zabawy tym produktem. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Wydajność to jest po prostu kosmos. Płynny produkt, naprawdę niekończąca się historia, jeżeli chodzi o aplikację. Końca nie widać. Dwa przechylenia na wacik i tak naprawdę miałem wrażenie, że to nad kole to dopiero była początek zabawy tym produktem, jeżeli chodzi o wydajność. Rewelacja. Kolejna rzecz. Na pewno będę chciał ten produkt sprawdzić u siebie w aucie na karbonie, na masce. Tam będzie taki moim zdaniem wyznacznik, bo ta maska, jakby nie było, najwięcej dostaje od przodu, tak jak szyba czołowa, tak samo i maska. Tam zobaczymy wtedy wykończenie. I teraz tak, zarzuciłem już kawałek. Produkt na kawałek karbonu, bo miałem przecierkę. Teraz właśnie patrzę i zobacz, jak mi to zamaskował.
waves in the ocean. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. I teraz tak, patrzę tutaj, wybacz, różnica jest znacząca. No połysk jest, zostawia zdecydowanie połysk i widać, że siedzi, jakaś ochrona jest, że jest tutaj powłoka. Zdecydowanie, śliskość produktu bardzo fajna, jak już wyschnie. Ogólnie całkiem miło, całkiem miło. Teraz kwestia tylko, jak długo posiedzi na mańku. Jak długo posiedzi na mańku na tej listwie, będę badał trwałość. Więc kolejny film, jeżeli się pojawi z tym produktem, to będzie na karbonie, na karbonie. Tutaj pozostaje mi chyba tylko Ciebie zaprosić do dalszej części filmu. Nie wiem, jak długo będę badał trwałość, aż mi się znudzi. Aż mi się znudzi, może przez całą zimę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. A czy nie, może inaczej. Film będę chciał rzucić w listopadzie. Prawdopodobnie. O właśnie. A później następny, taki krótki wrzucę z trwałością. O, może tak zrobię. I tak będzie najlepiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Produktu jeszcze trochę mam. Powiedziałbym nawet, że bardzo dużo. Także tutaj na karbonik go na pewno wystarczy. Pierwsze wrażenie naprawdę pozytywne. Tak patrzę na tą listwę konkretnie. Tak jak widziałeś, przecierka solidna z mojej winy. Nie wiem, czy film... Nie, film się na pewno jeszcze nie pojawi, ale będę chciał zrobić filmik, jak zaprawiam te sznyty, także... No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za te produkty, które dostałem za darmo. Postarałem się je pokazać z każdej możliwej strony. Tak jak zawsze mówię, plusy dodatnie i plusy ujemne. Przy tym produkcie nie widzę jak na chwilę obecną minusów. Bo trwałości nie znam. Jak będę znał trwałość, może będzie dodatkowy plusik, a może minusik. Tego to jeszcze nie wiem. Ale pierwsze wrażenia naprawdę przyzwoite. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!